Witam Was serdecznie, nazywam się Kamila Tomczak-Choryń. Jestem pracownikiem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W ramach dzisiejszego wykładu opowiem Wam o kreatywności oraz o metodach jej treningu. Dzisiaj towarzyszy mi Julia. Julia jest moim pomocnikiem i rozpoczynamy wykład. Jeżeli chodzi o definicję kreatywności, to możemy ją określić jako cechę, która znajduje się w każdym człowieku. Cecha, która pozwala na tworzenie czegoś nowego, oryginalnego i przynoszącego nowe rozwiązania. Inaczej kreatywność możemy również określić jako zdolność wynajdowania nowych pomysłów. Na kreatywność każdej osoby składają się takie dwa aspekty. Pierwsza to jest postawa twórcza, jest to spostrzeżenie na temat własnej kreatywności, czyli nasze spostrzeżenie na temat naszego poziomu kreatywności, a drugi aspekt są to zdolności twórcze, czyli zbiór umiejętności oraz kompetencji umożliwiających rozwiązywanie określonych problemów. Często pojęcie kreatywność zamiennie używane jest z pojęciem twórczości, jednak pomiędzy tymi dwoma pojęciami możemy zaobserwować pewną różnicę. Mianowicie kreatywność jest to tylko i wyłącznie cechą danej osoby, natomiast twórczość możemy przypisać zarówno danej osobie, jak i przedmiotowi, czyli dziełu twórczego tej osoby. Kreatywność również możemy określić jako twórczość przez duże T. Jest to tak zwana twórczość wybitna, która jest rzadkim przejawem kreatywności i ma ona bardzo duży wpływ na innych, duży wpływ na daną społeczność. Natomiast twórczość przez małe T jest to taka twórczość codzienna, jest to codzienne rozwiązywanie problemów i umiejętność dostosowania się do różnych zmian. I teraz chciałabym, żebyśmy się przyglądali takim dwóm poglądom na temat kreatywności. Pierwszy pogląd jest następujący. Jeśli osoba jest aktywna i coś wytwarza, oznacza to, że jest kreatywna. Otóż ten pogląd jest mitem. Ponieważ samo wytwarzanie dużej liczby pomysłów nie gwarantuje nam tego, że jesteśmy kreatywni. Aby dany pomysł był twórczy, musi spełniać dwa istotne kryteria. Pierwsze kryterium jest to kryterium nowości, czyli musi być to zupełnie całkiem nowe rozwiązanie. Drugie kryterium odnosi się do wartości, czyli musi być to po prostu coś wartościowego dla danego społeczeństwa, dla danej grupy osób. Taki pogląd może znacznie obniżać naszą postawę twórczą oraz umiejętności do kreatywnego myślenia. Tymczasem specjaliści zajmujący się kreatywnością podkreślają, że kreatywność jest nie tylko domeną wybitnych, uzdolnionych osób, ale również może być cechą każdego człowieka, każdego z nas. Badania na temat związku między kreatywnością a inteligencją nie wskazują na istotne zależności pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Dlatego istotne jest, abyśmy trenowali swoją kreatywność. Jakie są etapy treningu kreatywności? Zanim przejdziemy do tych etapów, chciałabym, żebyśmy najpierw przyjrzeli się, jak przygotować się do twórczych ćwiczeń, czyli w jaki sposób przygotować się, aby wykonywać twórcze ćwiczenia. Otóż tutaj są istotne takie bardzo... Tutaj w tym przypadku są istotne następujące aspekty. Pierwszy to jest przestrzeń, czyli musimy tak zorganizować swoje miejsce pracy, w którym będziemy wykonywać różne kreatywne ćwiczenia, aby na pewno nas nie rozpraszało. I tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest to, abyśmy wyłączyli telewizor. Takie szybkie, kolorowe obrazy znacznie utrudniają naszą koncentrację, dlatego istotne jest, abyśmy na pewno wyłączyli telewizor. Za to możemy włączyć muzykę, która będzie miła dla naszego ucha, ale musimy pamiętać, żeby zawierała jak najmniej słów, dlatego że absolutna cisza również nie sprzyja kreatywności. Trzeci ważny punkt dotyczy porządku. Musimy zrobić porządek w miejscu, w którym będziemy ćwiczyć naszą kreatywność. Dlatego musimy posprzątać, pochować wszelkie rzeczy, które mogłyby nas rozpraszać, na przykład tablet, telefon. To jest bardzo istotne, aby nic nas nie dekoncentrowało. Oprócz przestrzeni wspomagającej naszą kreatywność, również istotny jest czas, czyli trening naszej kreatywności musimy wyznaczyć odpowiednią porę, tak aby to nie były
Tak, aby ćwiczenie kreatywności nie odbywało się pomiędzy dwoma jakimiś czynnościami, albo na przykład w czasie przyjmowania gości, czy też w czasie jedzenia. Na trening kreatywności musimy sobie wyznaczyć odpowiednią porę. I trzecie, bardzo ważne, kondycja fizyczna. Bądźcie wypoczęci, wyspani, dotlenieni, zadbajcie o swoje zdrowie. Koniecznie przewietrzcie pomieszczenie, w którym będziecie ćwiczyli swoją kreatywność. I dobrze by było, jakbyście pracowali przy świetle dziennym. Dbając o swoją kondycję, możecie więcej wynieść ćwiczeń kreatywności, dlatego że wasz mózg i ciało będą dobrze przygotowane do wysiłku intelektualnego. Skoro już wiemy, jak przygotowywać się do twórczych ćwiczeń, to teraz przejdziemy do etapu treningu kreatywności. Dobrze by było, aby taki etap odbywał się według poszczególnych kroków. Pierwszym krokiem, bardzo ważnym, jest to twórcza rozgrzewka. Kolejno, wszelkie zadania, które nam pomogą rozwinąć zdolność myślenia pytajnego. Następne zadania, które rozwiną nasz potencjał do skojarzenia. Zadania oparte na przekształceniach i na końcu wybrana metoda twórczego rozwiązywania problemów. I teraz poszczególne etapy rozwinę i podam przykładowe ćwiczenia, które możecie zastosować na każdym z nich. Rozpoczynamy od twórczej rozgrzewki. Twórczą rozgrzewkę możemy sobie porównać do takiego ćwiczenia gimnastycznego. Jest ono bardzo istotne przed każdym wysiłkiem fizycznym, czy to bieganiem, pływaniem, jazdą na rowerze. Brak takiej rozgrzewki może powodować to, że nabawimy się kontuzji, może również negatywnie wpływać na efekty samego treningu. Dlatego celem takiej rozgrzewki gimnastycznej jest na pewno pobudzanie organizmu do wysiłku fizycznego oraz budowanie pozytywnej motywacji do ćwiczeń. I analogicznie trening twórczości również jest bardzo ważny przed podjęciem ćwiczeń kreatywnych, ponieważ jeżeli nie wykonamy treningu twórczości, to wtedy na pewno zmniejszy się efektywność naszych działań. Negatywnie to również wpłynie na motywację dalszego rozwijania twórczej postawy. I celem tego treningu jest niewątpliwie skierowanie uwagi na podejmowanie twórczych zadań. Także trening twórczości jest tak samo ważny jak trening fizyczny przy wykonywaniu przy przygotowaniu się do każdych zawodów czy też ćwiczeń. Jakie możemy zastosować ćwiczenia na tym etapie? Otóż są to takie krótkie ćwiczenia mające na celu rozgrzać nas, przygotować nas do rozwiązania kreatywnych zadań. Pierwsze ćwiczenie jest następujące. Polega ono na uzupełnieniu tytułowego początku zdania. I to jest taki przykładowy początek zdania. Ciekaw czy ciekawa jestem, czy rzeczywiście. I kończycie to taką pierwszą po prostu myślą, która wam przyjdzie do głowy. I tutaj jest przykład. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście jesteśmy sami we wszechświecie. Czyli to, co was po prostu ciekawi, to, co wam pierwsze tak przyjdzie na myśl, uzupełniacie to właśnie zdanie tą końcówką, która wam pierwsza przyjdzie do głowy. Drugie ćwiczenie, które możemy zrealizować w ramach twórczej rozgrzewki, polega na tworzeniu pomysłów w oparciu o pojedyncze kryterium danych cech i funkcji. W tym ćwiczeniu należy wypisać jak najwięcej rzeczy, które są niebieskie, drogie, są kwaśne, są wielkości zaciśniętej pięści, służą do ogrzania ciała. Czyli wypisujemy jak najwięcej rzeczy niebieskich, jak najwięcej drogich i tak dalej. Kolejne ćwiczenie polega na tym, abyśmy podali nazwy przedmiotów, które robią hałas, są ciężkie, są smaczne i zarówno białe, rzeczy, które tracą kolor i przedmioty, które mieszczą się w pudełku od zapałek. I wypisujemy jak najwięcej nazw takich właśnie przedmiotów spełniające te poszczególne kryteria. Kolejne ćwiczenie, które możecie zrealizować w ramach twórczej rozgrzewki, polega na znalezieniu jak najwięcej niezwykłych zastosowań do przedmiotów codziennego użytku. I tutaj bardzo ważne jest, aby tego przedmiotu nie rozmontowywać, niszczyć, ani go w jakiś sposób przekształcać. Zadaniem dla was jest znalezienie niezwykłych zastosowań dla następujących rzeczy. Widelca, buta oraz wytłaczanki do jajek. Macie również tutaj przykład, w jaki sposób można znaleźć niezwykłe zastosowania dla szklanki. Szklankę możemy zastosować jako wazonik, foremkę do wyciskania ciasta, szablon do rysowania kółek, podstawkę, można ją przykryć mały przedmiot. Czyli w taki sposób
Znajdźcie niezwykłe zastosowania dla tych właśnie rzeczy, dla widelca, buta oraz dla wytłaczanki do jajek. Kolejny etap w ćwiczeniu naszej kreatywności dotyczy myślenia pytajnego. Na myślenie pytajne wpływają takie trzy umiejętności. Pierwsza to jest umiejętność dostrzegania problemów, na którą wpływa umiejętność obserwacji i spostrzegawczości oraz umiejętność wykrywania pewnych wad w danym przedmiocie. Kolejna umiejętność dotyczy zdefiniowania danego problemu, czyli określenia danego problemu z zastosowaniem odpowiednich do tego pytań. I trzecia umiejętność jest to umiejętność abstrahowania, polegająca na wyłonieniu w danym przedmiocie nietypowych cech oraz tworzenie nowych definicji lub pytań dotyczących danego problemu. I w myśleniu pytajnym możemy zastosować następujące ćwiczenia. Przykładem takiego ćwiczenia jest ćwiczenie, które nazywa się nietypowe definicje i polega na wypisaniu jak najbardziej nietypowych oraz zaskakujących definicji następujących przedmiotów. Szkoła, dom, choinka. Czyli sami tworzycie definicje tych oto właśnie pojęć. W taki sposób, aby one były jak najbardziej nietypowe, oryginalne. Kolejne ćwiczenie polega na ułożeniu po 5 pytań, na które odpowiedź brzmiałaby 5, czerwony, śnieg. Czyli układamy 5 pytań w taki sposób, aby odpowiedź na te pytania brzmiałaby 5, kolejne 5 pytań, na które odpowiedź brzmiałaby czerwony, i następne pytania dotyczące śniegu. Kolejny etap w ćwiczeniu kreatywności dotyczy skojarzeń. Skojarzenia związane są z pewną umiejętnością kombinacji, transformacji i polega na kojarzeniu ze sobą odległych od siebie rzeczy, pojęć czy też idei. I celem myślenia kombinacyjnego jest uzyskanie nowej perspektywy umożliwiającej tworzenie nowych rozwiązań. Na tym etapie możemy zastosować ćwiczenie, które nazywa się łańcuch skojarzeń i polega ono na opracowaniu jak najdłuższego łańcucha skojarzeń. Należy tylko pamiętać, aby każde kolejne skojarzenie związane było z poprzednim słowem, nie z tym początkowym, od którego rozpoczynamy. I tutaj macie przykład. Rozpoczynamy od słowa las. Co nam się kojarzy z lasem? Drewno. Co nam się kojarzy z drewnem? Kominek. Co nam się kojarzy z kominkiem? Ciepło. Z ciepłem wakacje i tak dalej. Czyli tworzymy jak najdłuższe łańcuchy skojarzeń do podanego słowa. Waszym zadaniem jest opracowanie takich właśnie najdłuższych łańcuchów skojarzeń do dwóch wybranych słów, które są tutaj podane na slajdzie. Czyli wybieracie sobie spośród tych czterech słów dwa i tworzycie jak najdłuższe łańcuchy skojarzeń. Słowa, które możecie opracować w tym ćwiczeniu to jest zima, Mikołaj, taniec oraz plecak. Kolejny, czwarty etap dotyczy przekształceń. Jest związany z umiejętnością transformacji i zadania w tym etapie polegają na tworzeniu przekształceń danego przedmiotu, pomysłu czy też myśli. I taki nowy, przekształcony obiekt powinien być zarówno oryginalny oraz sensowny, czyli powinien mieć jakąś wartość. To są właśnie te dwa kryteria, o których wcześniej wspominałam, że żeby pomysł mógł być uznany za kreatywny, musi właśnie być na pewno nowy oraz wartościowy. Na tym etapie możemy zastosować ćwiczenia związane z różnymi rodzajami transformacjami. Pierwsze są to transformacje słowne i polegają na wypisaniu wszystkich pomysłów, które przyjdą Wam do głowy, odpowiadając na poniższe pytania. Co by smakowało bardziej, gdyby było słodsze? Co by było lepsze, gdyby było cichsze? Co by było bardziej interesujące, gdyby chodziło tyłem? Co by było szczęśliwsze, gdyby było większe? Oraz co by było zdrowsze, gdyby było mniej widoczne? Czyli wypisujecie wszystkie takie możliwe pomysły, które przyjdą Wam do głowy w odpowiedzi na te właśnie podane pytania. Transformacje mogą być nie tylko słowne, ale również rysunkowe. I w tym przypadku należy zastosować narysowane figury do stworzenia własnego rysunku. Na slajdzie macie podane cztery rysunki i w każdym z rysunków są poszczególne figury. Te figury musicie tak uzupełnić, żeby one były oryginalne, ciekawe, żeby tworzyły nam jakiś obrazek. Do waszych rysunków należy nadać odpowiedni, taki ciekawy, oryginalny tytuł i go podpisać. Ostatni etap
ćwiczenia kreatywności związane jest z wybraną metodą twórczego rozwiązywania problemów. Na tym etapie wybrałam dla Was mapę myśli. Mapa myśli jest to po prostu rozrysowanie naszego danego przedmiotu, problemu, obiektu, tak aby go jak najbardziej szczegółowo scharakteryzować. Rozpoczynamy od tego, że nasz obiekt, czy też przedmiot, nazwę tego obiektu, przedmiotu umieszczamy w środku, w kółku, na kartce, a następnie od tego obiektu prowadzimy rozgałęzienia. I im dalej tego centralnego miejsca, tym bardziej szczegółowe informacje na temat danego słowa, przedmiotu, obiektu. W tej technice można zastosować obrazy, symbole, kolory. Można ją wykonać również dowolną techniką. Tutaj macie przykłady takiej mapy myśli, akurat do pojęcia człowiek, z czym nam się człowiek kojarzy. Tutaj mamy podane ciało, emocje, dusza, problemy, głos, serce, ego, osobowość i do każdej z tych głównych jakby kategorii jeszcze ją rozgałęziamy o kolejne przykłady. Taką mapę myśli możemy rozbudować w nieskończony sposób, ale chodzi o to, żeby jak najbardziej szczegółowo opisać nasz dany przedmiot. I kolejny przykład mapy myśli do słowa podróże, z czym mogą nam się kojarzyć podróże, na przykład z ludźmi, z wakacjami, z bagażem, z noclegiem, z dojazdem, z ciekawymi miejscami. I podajemy też również przykład tych ciekawych miejsc, sposobu dojazdu, noclegu. W taki sposób możemy taką mapę myśli opracować. Tak jak już wspomniałam, technika opracowania mapy myśli jest dowolna. Mam dla Was jeszcze takie dwa ćwiczenia, które wspomagają naszą kreatywność. Pierwsze ćwiczenie dotyczy ulepszania produktu i polega na zmianie krok po kroku poszczególnych części albo atrybutów danego przedmiotu. W tym ćwiczeniu możemy zastosować czasowniki modyfikujące. Są to czasowniki, które są stosowane z tak zwanej listy pytań Osborna. Osborn był to autor takiej najpopularniejszej metody twórczego rozwiązywania problemów, mianowicie burzy mózgów. I opracował on również taką listę pytań, które wspomagają nam zmodyfikowanie danego przedmiotu, danej rzeczy. Jakie to są pytania? Na przykład, co by się stało, gdyby ten przedmiot zastosować inaczej? Użyć do innych celów, zmodyfikować, ulepszyć, nadać nową formę, powiększyć, może coś możemy dodać do tego przedmiotu, zastąpić czyś, zmienić kolejność, odwrócić, połączyć z czymś. Czyli te pytania mają na celu nam wspomóc utworzenie, zmodyfikowanie nowego przedmiotu. I Waszym zadaniem jest opracować, stworzyć, zmodyfikować ławkę w parku w taki sposób, aby była idealna dla dzieci. I tutaj możecie się właśnie wspomóc tymi czasownikami modyfikującymi. I ostatnie ćwiczenie w treningu kreatywności nosi nazwę nowy produkt. Waszym zadaniem jest wymyśleć całkiem nowy produkt, który mógłby powstać przez połączenie minimum dwóch wymienionych niżej przedmiotów. I tutaj mamy do wyboru takie przedmioty jak fotel bujany, długopis, iPod, fotel, odkurzacz, lampka nocna, deska do prasowania, czyli spośród tych przedmiotów wybieracie sobie minimum dwa, łączycie je i tworzycie całkiem nowy przedmiot. W tym zadaniu również należy zaprezentować projekt graficzny tego przedmiotu, czyli jak ten przedmiot mógłby wyglądać oraz wymyśleć dla niego takie ciekawe hasło, ciekawą nazwę. Na koniec mam dla Was jeszcze taką informację na temat konkursu. Zadania z ćwiczeń 9 i 10 oraz 12 bardzo proszę, abyście przesyłali na adres dpo@po.opole.pl. Termin nadsyłania prac to jest 13 stycznia przyszłego roku. Najciekawsze, najbardziej kreatywne prace nagrodzimy drobnymi upominkami, także zachęcam Was do udziału wzięcia w tym konkursie. Jeszcze dodatkowo dostaniecie na maila karty pracy z poszczególnymi zadaniami na każdym właśnie etapie ćwiczenia kreatywności. Tak wygląda taka przykładowa karta pracy. Ta karta dotyczy akurat ćwiczenia związanego z przekształceniami, czyli z transformacjami rysunkowymi. Tutaj macie podane polecenie, co należy wykonać w tym ćwiczeniu oraz miejsce, gdzie można właśnie zaprezentować
swój jakby obrazek z zastosowaniem tych kształtów podanych na rysunku. Także zachęcam Was bardzo do przesyłania prac. Ja wierzę, że te prace będą bardzo kreatywne, już nie mogę się doczekać. Prace osób, które zostaną nagrodzone, opublikujemy na stronie internetowej Dziecięcej Politechniki Opolskiej. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ na pewno przyjdzie do Was Mikołaj i przyniesie wymarzone prezenty. Także życzę Wam udanych, wymarzonych prezentów i do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.